Witam, z tej strony Ceronix. Długo mnie nie było na YouTubie, ale wracam też na Twitcha. Codziennie streamuję, także zapraszam. Link dodam w opisie. No i zapraszam na odcinek. Zagramy sobie karczemną bójkę. Wyszła nowa karczemna bójka. Po prostu halucynacje. To nie są piękne karty, me, a to nie jest moja cudna talia. Twoja talia jest pełna halucynacji, więc sprawdź, jak gra się talią przeciwnika. Zagramy sobie druidem. Mamy złotego druida, tak? Ostatnio na... wbijaliśmy złotego druida na streamach na Twitchu. Także zapraszam jeszcze raz. No i karczemna bójka polega na tym, że mamy karty, które dodają nam losową kartę stali przeciwnika. Nie, z klasy przeciwnika, przepraszam, nie stali. Z klasy przeciwnika. No i taki czar kosztuje 1 many, wyrzucamy go i dostajemy jakąś kartę, tak? I przeważnie nimi gramy, tymi kartami, ale mam jeszcze też zwykłe karty w deku, także zaraz wszystko będzie tutaj widać. Przed chwilą skończyłem w ogóle streamować, jest godzina 2:50, także jak jakieś zająknięcia będą czy coś, to wybaczcie, ale już ledwo żywy, ale na YouTube'a trzeba coś nagrać, no. Musi odżyć. O właśnie, takie karty, halucynacja. Odkryj kartę z klasy przeciwnika. No, a co do arenki, to było 9 winów, graliśmy też druidem. Ładnie szło, myślałem, że deck będzie na 3-4 winy, 5, grube 5 winów, ale poszło 9. 6 winów chyba było z rzędu, bez żadnej wpadki, także całkiem spoko. No, i teraz gramy karczemną bójeczkę. W ogóle to opening się zbliża, będę go streamował, będę go streamował, a potem wrzucę też na YouTube'a, tak? Że kogoś na streamie nie było, to żeby miał okazję obejrzeć. Użyjmy, znaczy tego, weźmy chyba Raptora. Zobaczmy jeszcze, co tutaj będzie. Lala. Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, podwaja wartość swojego ataku. No to ci to jest piękna rzecz. Tak, więc wszystkie pakiety, które teraz z aren będę dostawał, to będę odkładał. Ciułał ile się da. Weźmy tą kartę. Ciułał ile się da, no i zrobię opening. Jeszcze nie wiem ile pakietów. Zakładam, że około 40. Może jeszcze coś dokupię, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale około 40 pakietów. Nie wiem jeszcze kiedy. Nie będę mówił, żeby nie okłamać nikogo. Napiszę po prostu. No i na streamie będę mówił. Jeśli ktoś będzie na streamie, to na pewno tam podpowiem, kiedy będzie opening i takie tam. No. No, panie Ariak. Proszę mi tu zagrać jakiś plays. Też wybiera, bo to wszyscy wybierają karty i ciężko się szybko zdecydować, bo nie wiadomo, co tam będzie pod tą kartą okryte. 4-4. Spoczony Grizzly. Kiedy przyzwierz stronnika, daje mu +1/+1. No to niezły Grizzly. Co chcemy zrobić? Rzucić Raptora? Czy rzucić... Nie, rzućmy dwa razy to. To spoko jest. Weźmy to. Rzućmy jeszcze to zaklęcie. Okrzyk bojowy. Otrzymuj bestię za każdego stronnika. Za każdą pozostałą bestię, którą kontrolujesz. Weźmy może tkacze. Albo nie, to. Weźmy to. Rzućmy koteła. No i gitarę. Mi się wydaje, że zaklęcie rzuci, bo ta bójka jest oparta w sumie tylko na zaklęciach. Stronnicy są, tak? Ale... patrzcie, nie rzucił. 7-7-8-8. To niezła kobra. Druid kłów. To niezły druid. Dobra. Czy mamy jakieś szanse to ogarnąć tutaj na tym stole? Wyrzucę chyba po prostu stronnika, żeby coś było na stole. Nie, zobaczymy, czy będzie trade'owo, czy będzie szedł wszystkim w twarz. Jeśli wyrzuci czar, no to mamy tutaj 4-2 koteła, tak? W ukryciu. Także zawsze coś tam będzie na stole. No to niezłe karty, ma wszystko w twarz, idzie full face. To nieźle pobufuje. To nieźle pobufuje, kurde. No dobra, ale jeszcze możemy ogarnąć wszystko. No poszukajmy jakieś karty. Wszystkim pozostałym stronnikom jeden punkt, tak?
Czyli że co? Czyli że uderzam i nikt nie ma 7 HP, żeby zostawić go na jednym. No lipa trochę wam powiem. Zobaczymy, może jeszcze coś tutaj może być. Psy. Mamy psy. Czy one mogą nam pomóc jakoś? Mogą nam pomóc. I to chyba będą właśnie psy. Cholerka, jednej many brakuje, to by się jeszcze to użyło. No ale trudno. Teraz co my chcemy zrobić? Zabić tego, czy tego dzika? Żeby już... No dobra, zabijmy tego. Ciach, ciach, ciach. No i zabijmy tego, bo tylko tyle damage'u mamy na stole. Może jeszcze jakoś się wykaraskamy, tak? Mamy... No dwa off jest. Ma na stole 10 damage'u i tutaj 2. Jeśli ma na ręku 2 damage'u, to mamy przegraną karczeną. Ale spoko, zagramy jeszcze jedną, może dwie. Następny odcinek to będzie na pewno arena jak coś, bo teraz chcę tylko arenę grać. Wiadomo, jak będzie karczena bójka, to zrobię, żeby odebrać pakiet do openingu. No i jak questa dostanę, to go zrobię po to, żeby mieć pieniądze na następną arenę, tak? No i będę siekał arena, arena za areną. I to będzie wszystko na Twitchu, non-stop streamowane, także można wbijać. No i będę nagrywał, nie wiem, czy każdą arenę, czy po prostu będę nagrywał każdą i jakieś 1-3 to nie będę wrzucał, prawda? Ale jakiś dobry wynik wyjdzie, to wrzucę na YouTube, tak? Dobra, Malital. Jeszcze mnie bije mową. Nie, mama. Dobrze, Malital. No dobra, pierwsza karczemna w plecy. Zagrałem już wcześniej jedną. I pakiet... otwierałem pakiet jeszcze, bo jeszcze wtedy nie planowałem openingu. Była, proszę was, karta... A czy karta? Kim gramy? Druidem jeszcze raz może. Albo łowcy weźmiemy, łowcy. Był pakiet, epicka karta była, nie pamiętam już jaka. Była jedna złota rzadka, no i 3 komony zwykłe. Także nawet pakiecik. Legendy nie było, bunkrów nie było, ale też dobrze. No i teraz jeden pakiet został już po arenie tej 9.3, w której dostaliśmy pakiet. 150 golda, 20 pyłu i złotego pirata. Za 1 many, 1-2, nie 2-1, który ma szarże, jeśli mamy broń. No, też spoko. Od razu wrzuciłem do Pirate Warriora, bo nie miałem złotej karty tej. Także spoko nawet, pakiecik. Się wystraszyłem, bo 9 minut, no to już trochę jest na arenie, tak? I tam są 4 pudełka zawsze. Znaczy przy 9 minutach są 4 pudełka. I otwieram pierwsze, patrzę 20 pół. No mówię, trudno. Otwieram drugą, drugi box, patrzę karta, tak? Już myślałem, że lipa będzie. No ale potem pakiecik i 150 golda, także nie najgorzej. Skopiuj kartę, stawi przeciwnika i dodaję do twojej ręki. Wycisz stronnika. Zróbmy tak. Daj stronnikowi plus 2, plus 4 oraz obrażenia zaklęć plus 1. Spoko. W tej turze twoje efekty uzdrawiające zamiast leczyć to... Aha, bo ja mam kartę Priesta, tak? Właśnie. Coś mi tu nie grało. Wrzućmy jeszcze to. Smoka. Będziemy mieli smoka w ręce? No miejmy nadzieję, że będziemy mieli. Wrzućmy to. Żeby coś było na stole. Oho. Zadam mu 4 punkty obrażeń. Spoko. Może i dobrze, że się zdecydowałem. W 1-1 4 punkty damage'u. Spoko. No i karta. To mi dodało. Skopiuj kartę stali przeciwnika. No to mi skopiowało kartę stali przeciwnika. Uhuhu. No to niezły, kurde, priest. Prawie jak hunter jakiś. No to dawaj. Fire Flame 2. To niezłe niki ma. Nick. O, spoko karcioszka. Ale wezmę chyba to. Bo zanim on będzie miał cały stół czy coś tam. Jeszcze ten smok by się przydał, nie ma smoka. A niech będzie coś na tym stole. Rzucę 1-3. Znowu ta karta. Cholerka, smoka potrzebujemy. Nie ma smoka nigdzie. Ale ja wierzę, że ten smok przyjdzie. Nie wiem, chyba nie rzucam. Jeszcze raz spróbujemy. Mech. Smok, mamy smoka. Zajebiście. Mamy smoka. To trzeba mieć w ręce, tak? Jeśli masz smoka w ręce, dobra. To teraz robimy plejsik 2, 1, 2. I mamy bardzo zacny stół.
O, trzecia godzina wybiła właśnie w nocy. A ten YouTube nagrywa. No to niezły YouTuber. Dobra. No to lecimy z tymi kartami. Może nawet bez niej. No, tylko że zobaczymy, co tutaj mamy. Umyć w ręce kopię wrogiego stronnika. Zadaj 5 punktów. O, to jest spoko. To może być, bierę to. No i wyrzucamy dwa ziomki. Oh yeah. No to kurde, Dragon Priest na Hunterze. Nie ma lipy. W tym odcinku akurat nie będzie podkładu muzycznego. Bo nie będzie. Słuchać muzykę z gry, bo podgłosiłem na maksa. Także coś tam będzie wrzdękać. Następnym się postaram coś wrzucić. Chyba, że nie będzie trzeba, no nie wiem. Jak ktoś będzie oglądał, to napiszcie w komentarzu, czy dodawać muzykę do takich filmików, czy nie. Dobra, to będzie chyba dobre. Będzie dobre, będzie dobre. Tradujemy typa. Dodajemy sobie jakieś tam HP. No i tradujemy. Nie najgorzej. Dało mi nam tylko 2 HP, nie 5, ale zawsze coś, zawsze do przodu. No to niezłe trady pójdą teraz. Mógł mocą specjalną w sumie wyrzucić coś lepszego. No ale on decyduje, tak. Dobra, wyrzućmy sobie to. Odkryta. Znowu smok potrzebny, znowu smok potrzebny. Może jakiegoś smoka się uda. Tu się nie udało wyłowić. Tu się może uda. Smok, nie ma smoka. Biorę to. Mech, mech. Tyśnie smok. Wybierz przednego sternika przez jego kopię 1-1. Spoko. Spoko, tylko że nie mamy żadnego sternika fajnego, żeby na nim to użyć. Okrzyk bojowy, daj przednemu mechowi. To weźmiemy. Lepsze statystyki, a nic nie mamy na stole. Taka piątka. 5-5-5 mam. Taka piątka będzie chyba lepsza. No i smok by się przydał na pewno. Trzeba poczekać. To rzucił. Czy mam jakieś wyciszenia, jakieś takie rzeczy? Mam ile damage'u? Kuźwa, ma 11 HP. Za każdym razem, gdy zagrasz bestię, tej tury daj losową bestię do twojej ręki. Dobra, zastanówmy się, co możemy zrobić. Możemy dać mu buffa, ale już wtedy tego nie użyjemy. Rzućmy to, żeby dobrać kartę. Coś źle, tak? Aha, to się dobiera karty. Spoko. To wszystko wyjaśnia. No dobra, możemy go strajdować niby. Możemy go strajdować. Możemy go strajdować. No nie wiem, czy tak chcę zrobić. No dobra, robimy tak. Ciach, ciach, ciach. Dobra, no. No wyszło, stół nasz. HP po 30 mamy, także na plus. Nie? Możliwe, że jakieś... aha, dobra. Możliwe, że jakieś lepsze zagrania ominę, przeminę, zauważy, o. No bo godzinka też robi swoje. A dzisiaj streamuję od... Zaraz, o której ja wstałem? O 10 wstałem. Parę rzeczy załatwiłem. Od 12, od 13 streamuję. Także 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 24, no to jest 14 godzina, jeśli dobrze liczę. 14 godzina. Znaczy, no już nie streamuję, tak? Z godzinkę temu skończyłem. Po ręce trochę ochłonąłem. I kurde, się nagrywa teraz, no. Ale dobrze, cieszę się, że w końcu YouTube ogarnąłem, bo już dostałem bana w ogóle na 30 dni, tam za to kliknięcie reklamy, tam niby. Zajęłem 2 punkty obrażeń stronnikowe raz. Co my chcemy zagrać? Zróbmy tak. I tak, cieszę się, że wróciłem, bo już brakowało mi. Kurde, fajnie, usiąść sobie, ponagrywać, coś tam wrzucić. No dobra opcja jest, polecam. Jak ktoś gra i lubi coś tam na przykład ponagrywać, to YouTube w sam raz dla niego. A jeszcze jak się streama doda, to już w ogóle cały dzień można coś kombinować. To niezłą legendę rzucił. 7, 6, 9. Za każdym razem ten stronnik otrzyma obrażenia. Podwaja wartość swojego ataku. Ktoś to jest chory. To będzie miał 12. Jeśli się go raz uderzy. Jeśli dobrze kminie tą kartę.
3 damage możemy mu zadać. Szukamy czegoś. Przybyć 3 punkty zdrowia. Weźmy to. Cholerka, ten zginie. No średnio, średnio. Chyba, że go zostawię, tylko że mu wtedy damage wzrośnie maksymalnie. Nawet go nie ma co uderzyć tym. Cholerka, no. Wiecie co, chyba zagram tak i pójdę w twarz wszystko. A co mi tam? Oho. Się wyrwałem z tym Hero Power. Dobierz kartę, jeśli to bestia kosztuje 4 mniej. No to bestia to chyba nie jest. No dobra, zróbmy tak. On coś pewnie straduje, tak? Damage mu wzrośnie do 12, ale HP spadnie. Spadnie do... Jeśli to straduje, będzie miał 6, tak? Także już jakoś da radę wytradować. No to 4 i 2 stąd. To wytradował, 4 mu zostało. On się nie uleczy tym. Chyba, że ma kartę. Może mieć coś w deku. W końcu Christ, tak? Jo pierdziele, co za gość! Co to się stanęło w tym momencie? I oto dupca. Chyba trzeba będzie iść po Little. Nie, to się nie da. Nie da się. No to nieźle. Dobra, mamy to. To nas ratuje. No to całkiem spoko jest. Czemu nie można użyć na niego? Aha, za takim 5 lub większy, czyli że to. Czyli że kurde gorzej, bo tak to byśmy tylko jedną jednostkę stracili. A tak musimy stracić dywia. Ale czekajcie, 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 czekajcie. To jest jeszcze do zrobienia. Bo mu się damage zwiększy, jeśli on dostanie czymś po łupie. Czyli możemy rzucić sobie to w tego załóżmy i dobić tym i tego zniszczyć tym. Dobra. Trzecia godzina powoli te myślenie idzie, wam powiem. No ale idzie jakoś. Teraz tak, nie, tym i face. Dobra, będzie win, uratujemy chyba sytuację. Win na karczemnej bójce musi być. Co tam, Priście, wymyślisz? 11 HP ci zostało. Oho, damage za 1 będzie miał. Zmień atak i... Aha, tak? I cwaniak. No to nieźle wymyślił. No to nieźle mi 5 w twarz wpierdzieli. Dobra, lecimy po kartę jakąś. Zmień atak równy zdrowiu tego stronnika. O, to jest spoko. No i chyba tak zrobimy. Tylko że ona padnie w następnej turze. No ale mamy Hero Power, tak? Wygramy to? Chyba wygramy. To samo użyli na tą samą kartę. Dobra. A nie! Co ja mówiłem? 7-7 będzie miało, no tak. Bo to się zmienia atak na równy zdrowiu. Myślałem, że to jest ta sama karta, co zamienia po prostu miejsce ataku ze zdrowiem. No ale to najlepiej wyszło. 7-7. Szczęśliwa kapłanka. Szczęście przyniosła. No to niezły dzik. Prychacz, dzik, szarża. Jeszcze coś dostać może. No to co on by musiał dostać? Taunta, który leczy. No to GG. Ale fajnie się grało. Dobra gra. Good game. 10 hajsiku. Mamy 250 golda już. 250 golda, jeden pakiecik czeka na opening. No, i teraz będziemy arenkę grać. Znaczy nie teraz, w tym odcinku, tylko w następnym. No i jutro na streama zapraszam, będę około 14:15 zaczynał. Może wcześniej, jak się uda wcześniej, to wcześniej, jak nie, to 14:15 na bank będę. No, zagramy sobie arenkę, zostaje nam 100 golda, za arenę też nam wpadnie, także będziemy mogli grać arenkę za arenką. Questów nie mam, wszystko porobione. No to będzie na tyle. Dzięki, że obejrzeliście odcinek. Tak jak mówię na początku, wróciłem na YouTube'a, już nie będzie raczej takich przerw, nie planuję. No, zapraszam na streama, zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!